No i? Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Velerat. Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Odczarowałem królewnę. Addo. Velerat zabierze cię do domu. A niech mnie, Wiedźminie. Po raz drugi cię nie doceniłem. Jak to mawiają, do trzech razy sztuka. Foltest dał mi coś dla ciebie na wypadek, gdyby ci się udało. Oto diabeł, zelikański sejmiter. Legenda mówi, że hartowano go w smoczej krwi. Jest magiczny. Wiem, że wolisz proste ostrza, ale ten jest wyjątkowy. Będziesz z niego zadowolony. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny w strzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do starego dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz, o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Dlaczego? Nic ci nie zrobiłem! Napiłbym się. Witajcie, panie Geralt. Co tu robisz? W Wyzimie rewolucja. Ludzie i nieludzie mordują się nawzajem. Nie interesuje mnie to. Tutaj uciekają niewinni. Druidzi opiekują się nimi. Ja im pomagam, a przy okazji ochraniam. Ochraniasz uciekinierów? Ano, ochraniam. Trzeba pomagać bliźnim. Wierzysz w wieczny ogień? Po prawdzie to nie, ale jestem zapobiegawczy. Kilka dobrych uczynków mi nie zaszkodzi. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Zabiłem Garkaina, oto dowód. Wspaniale! Więcej nie zabije żadnego człowieka. Oto twoje 1000 orenów nagrody. Bywaj. Geralt. Udało się załatwić wszystkie potrzebne leki? Muszę poczekać. Procedura przygotowywania lekarstw jest nawet bardziej skomplikowana od ważenia eliksirów. Mogę ci jakoś pomóc? Nie, dam sobie radę. Możesz iść i ratować świat. Bywaj. Bywa. Wiedźminie, mam sprawę. O co chodzi? Zdaje się, że niedawno gościłeś na zamku króla Foltesta. To prawda. Nie spotkałeś tam Antoinette, mojej kuzynki? Nic ci nie przekazała dla mnie? Owszem. Mam coś dla ciebie od Antoinette. Dziękuję, stokrotnie dziękuję. Dobry użytek z tych pieniędzy zrobię. Co oni knują? Thank you.
Słyszę za ścianą jakieś odgłosy. Coś tam musi być. Na wieczny ogień. Chyba nieba cię zesłały, panie. Co tu robisz, człowieku? Szukam grobu wielkiego wojownika zwanego Kruchiem. Ponoć znajdują się w nim niezliczone skarby. I co? Znalazłeś? Napadły mnie jakieś straszne potwory, a potem coś łupnęło, dupnęło i z sufitu zaczęły lecieć kamienie. Zostałem zasypany i gdyby nie ty, panie... Lepiej idź stąd, póki przejście jest wolne. Zobaczę, co z tymi potworami.
Wreszcie jesteś. Antoinette nie śpieszyła się za bardzo. Gdzie moje złoto? Kim jesteś? Kuzynem Antoinette oczywiście. A ty musisz być posłańcem. Każdego nieznajomego witasz w ten sposób? Dajmy spokój tym gierkom. Nikt normalny nie zapuszcza się na bagna w tych czasach. Daj przesyłkę. Masz szczęście. Rzeczywiście mam coś dla ciebie. Dzięki. Nareszcie mogę wrócić do domu. Geralt z Rivii. Wiedźmin i od jakiegoś czasu znany pięściarz. A o tobie mówią, że nie masz imienia. Na razie możesz mówić mi Zdenek. Nie wyglądasz na potężnego pięściarza. A, więc to tak. Przyszedłeś tutaj się ze mną zmierzyć. Jakżeś zgadł. Gotów do walki? Tak. Nie traćmy zatem czasu.
Gratulacje, Wiedźminie. Jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? Ponoć jesteś niezwyciężony. A tak, bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. Mhm. Może następnym razem. Jestem zmęczony. Gotów do walki? Tak. Nie traćmy zatem czasu. Ząb! Gdzie jest mój ząb? Obawiam się, że podczas walki zostawiłeś go w mojej dłoni. Cóż, zatrzymaj go! Wygrałeś ze mną drugi raz! Nikomu wcześniej się to nie udało! Jakoś wcale się nie dziwię.
Wiedźmin Geralt? Słucham. Słyszałem, że kręcisz się w okolicach Foltestowego dworu. Czy to prawda? Król wynajął mnie. Nieważne. Nic już nie chcę wiedzieć. Interesuje mnie tylko moja urocza kuzyneczka. Nazywa się Antoinette. Jeśli ją spotkałeś, na pewno masz coś dla mnie. Spotkałem twoją kuzynkę. Przesyła ci pieniądze. O, dziękuję. Stokrotnie dziękuję. Dawno cię nie widziałem, Wiedźminie. Krążyły słuchy, że podpadłeś królewnie. Wyznaczyła dużą nagrodę za twoją głowę. Cieszę się, że nie przyjąłeś zlecenia. Gdybym wiedział, gdzie cię szukać, kto wie. Trzeba jakoś żyć. Rozumiem. Teraz to już nieaktualne. Może jeszcze będzie okazja. Dość o tym. Mam sprawę. Słucham? Przysyła mnie Antoinette. Czekałem na ciebie. Ilu kuzynków udało ci się odnaleźć? 3. Dobra robota. Mieliśmy rozprawę z salamandrą. Jeden z nich miał przy sobie 3 sztuki smoczego snu. Weź je. Bywaj. Zaczekaj chwilę. O co chodzi? Dzięki. Nie ma sprawy. Ah!
Płacą mi za ochronę, nie za gadanie. Geralt! Król zlecił mi załatwienie problemu strzygi. Swego czasu interesowałem się wampirami. Niestety nie udało mi się zbadać żadnego żywego... to znaczy nieumarłego. Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowidła na broń, szczególnie argentię i olej Screenfrit. No i oczywiście wasze sławetne znaki. Irden powinien zatrzymać wściekłą królewnę. Ciężka służba. Lepiej zachować czujność. Geralt! Oto wszystkie składniki, o które prosiłeś. Niezwłocznie zabieram się do pracy. Kiedy będzie gotowa? Hartowanie, nawęglanie, przekuwanie, runy mocy, elfie pieśni plus wykończenia. Przyjdź jutro. Czy zbroja jest już gotowa? Tak. Spójrz tylko na to arcydzieło. Jest nawet lepsza od pierwowzoru. Dziękuję. Ach, to była czysta przyjemność. Przedzierać się przez tajniki właściwości stali, poznawać związki alchemiczne. Cieszę się, że dobrze się bawiłeś. Geralt! Bywaj. Przestań natychmiast! Ale...
Ilu jeszcze rannych przyjdzie nam leczyć? Zaczynam żałować, że poświęciłam życie zakonowi. Znowu zszywam ofiary cudzych ambicji i mrzonek. Popatrz, jak wiele złego... Nieważne, kto zwycięży. Gdyby nie panienka Szani, już dawno byśmy zczeźli. Męczymy. Straciłam już nadzieję na wyzdrowienie. Siostrzyczko? Geralt? Co tutaj robisz? Gdzie jest Szani? Nie wróciła z tobą? Nie będzie jej przynajmniej kilka godzin. Mamy dużo czasu. O rany. On wszystko słyszał. To na pewno osławione wiedźmińskie zmysły. Czyli słyszał, jak mówiłam o Jerzu? Święta Malitele. Bogini miłości i płodności, otacz mnie swoją opieką. Na szczęście w pobliżu nie ma Jerza. Jestem taka zmęczona. Tylko wiesz, to będzie taka nasza mała tajemnica. Jestem taka zmęczona. Znowu zszywam ofiary. Dziękuję za szczodrość, panie. Brakuje mi już medycyny. Dziękuję ci, Duan. Dziękuję, człowieku. Jesteś wiedźminem. Pewnie zainteresuje cię opowieść o potworze, którą niedawno słyszałam. Mam na myśli Ifryta. Posłuchaj. Nie mogę się już doczekać walki. Czym mogę służyć? Używasz krasnoludzkich technik kowalskich? Nigdy! Nieludzkie wynalazki mogą być inspirowane przez siły diabelskie. Wiadomo wszak, iż nie ludzie do plugawych bożków się modlą. Nie jestem inkwizytorem. Poza tym chodzi mi o techniki kucia stali. Mogę tylko powiedzieć, że zdarzyło mi się widzieć krasnoludzkie broszury dotyczące technik kowalskich. Wiedźmin Geralt. Co cię sprowadza? Dentysta Zachin Schmarz. To tłumaczy jęki dochodzące z twojej wieży. Powinieneś znieczulać klientów. Ależ oczywiście.
Tyle, że uczulony jestem na zioła, więc znieczulam tylko za dodatkową opłatą. Nawiasem mówiąc, pusto tu. Pewnie jęki wszystkich odstraszyły. Faktycznie. Ale to przez to rozpierduchę między komandami a zakonem. Przynajmniej mogę oddawać się mojej pasji. Zbieram zęby. Mówiłem ci już? A tutaj, na wojnie, znalazłem tyle ciekawych okazów, że nie mówiąc już o zębach różnych stworzeń. Dziwne hobby. Bo ja wiem. Takie jak każde inne. Ludzie nie mają o tobie zbyt dobrej opinii. No tak, tak. Dopóki ich ząb nie boli, szydzą. Ale potem każdy przychodzi i o pomoc prosi. Sami nie wyrywają? Ze szczerbatymi nie gadam. Zawsze oplują. To miejsce wygląda dziwnie. No cóż, zdaje się, że była to wieża tortur. Może to odstrasza klientów? Może trochę. Ale przynajmniej większość potrzebnych narzędzi była na miejscu, gdy się wprowadzałem. Oto żuchwa cmentary. Cmentary? Potężne zębiska, widzisz? Służą do łamania kości. Dzięki temu mogą dostać się do szpiku. Szpik to prawdziwy przysmak dla wszystkich trupojadów. 150 orenów za całą żuchwę. Dobra cena. Znalazłem ciekawy komplet zębów z jadarki. Z jadarka? Uzębienie jak u staruszki. Wstawiałem ostatnio ząb takiej jednej. Złoty? Wystaw sobie, pytała, skąd złoto. A bo ja wiem, komu to kuzyn Iwan je zaiwanił. W każdym razie cały ząb przyniósł pewnie z truposza. 125 orenów. To moja cena. W czym... Mam dla ciebie kły Alpa. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Alpy wstrzykują ofiarom substancję znieczulającą. Może udałoby mi się zsyntetyzować ekstrakt? Mógłbym wtedy używać znieczulacza, który nie powoduje u mnie uczulenia. Masz 150 orenów. Spotkałem na bagnach słynnego pięściarza Zdenka. To mój idol! Nie mów, że udało ci się zdobyć jego ząb! Wspaniały! Wspaniały okaz do mojej kolekcji! Zapłacę za niego 250 orenów. Mam nadzieję, że masz już w miarę kompletną kolekcję. Tak, tak. Głównie dzięki tobie, Wiedźminie. Pozwól, że odwdzięczę ci się za twój trud. Oto Gwalkir, krasnoludzki Sichil. Na potwory może się nie przyda, ale ludzi glancko ciacha.